mamy przyjemność zapoznać się z badaniami prowadzonymi w Instytucie Inżynierii Środowiska i Energetyki. Jest to jeden z wiodących naszych instytutów na Wydziale. Posiada bardzo mocną kadrę naukową, 7 profesorów tytularnych, 24 profesorów uczelnianych, 36 doktorów. Instytut posiada bardzo nowoczesną aparaturę badawczą, która z powodzeniem jest wykorzystywana głównie do celów dydaktycznych, ale w coraz większym stopniu do realizacji projektów finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Inżynieria środowiska, proszę Państwa, to duża interdyscyplinarność, począwszy od procesów uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ogrzewnictwa, wodociągów, kanalizacji, klimatyzacji, jak również przetwarzania odpadów poprodukcyjnych z przetwórstwa rolno-spożywczego, z czego słynie nasz region, w produkty, które są zastosowane później w rolnictwie bądź w budownictwie. Wynikiem naszych prac jest szereg grantów. Pracownicy Instytutu Inżynierii Środowiska i Energetyki realizują w tej chwili ponad 20 grantów. Także jest to bardzo duży potencjał. Posiadamy nowoczesną, wyspecjalizowaną aparaturę naukowo-badawczą, jak również modele i stanowiska badawcze, na których można prowadzić interdyscyplinarne badania we współpracy z innymi instytutami, jak również przedsiębiorcami z naszego regionu. W naszym instytucie kształcimy również nową kadrę naukową i dydaktyczną. Kształcimy studentów na 3 kierunkach, która docelowo będzie inżynierami, która jest niezbędna w otoczeniu społeczno-gospodarczym i na pewno znajdzie pracę w zawodzie, jak również może uzyskać uprawnienia w zakresie sanitarnym i budowlanym. Mając na uwadze potencjał aparaturowy, stąd staramy się o współpracę z innymi wydziałami. Poszukujemy konsorcjantów do szerszej współpracy, nie tylko z wydziałów Politechniki Białostockiej, ale w kraju i za granicą.